Tradycje szkolnictwa w Macedonii sięgają IX wieku, kiedy w Ohryd powstał najstarszy słowiański uniwersytet stworzony przez świętego Klimenta. Kształciło się w nim około 3,5 tysiąca studentów. Obok jego ruin powstała dzisiejsza cerkiew świętego Klimenta. W XII i XIV wieku powstały na terenie dzisiejszej Macedonii setki cerkwi i monasterów, które przyczyniły się w ogromnym stopniu do szerzenia piśmiennictwa. Na terenie Macedonii funkcjonują dwa państwowe uniwersytety i kilka prywatnych. Uniwersytet imienia świętego Cyryla i Metodego w Skopie powstał w roku 1949 i jest największą uczelnią w regionie. Kształci 50 tysięcy studentów na 23 różnych wydziałach. W latach 70. XX wieku pojawiła się potrzeba reorganizacji szkolnictwa wyższego i utworzenia drugiego uniwersytetu. Południowo-zachodnia część Macedonii oprócz licznych wykopalisk archeologicznych posiada niezwykłe bogactwa naturalne. Jezioro Ohrydzkie i Prespańskie, Masy Wygórskie, Nizina Pelagonijska, sztuczne jeziora, jak i wiele bogactw mineralnych. Umożliwia to rozwój w tym regionie turystyki, rolnictwa, przemysłu lekkiego i elektroenergetyki. Bitola, drugie co do wielkości miasto w Macedonii, pod koniec XIX wieku była rozwiniętym centrum administracyjnym i strategicznym. Po II wojnie światowej miasto rozwijało się dynamicznie i jest obecnie prężnym centrum gospodarczym z rozwijającymi się intensywnie instytucjami kultury i szkolnictwa wyższego. Uniwersytet Świętego Klimenta Ohrydzkiego powstał w Bitoli, powstał w roku 1979. Jest dzisiaj drugą co do rozmiarów i liczby studentów uczelnią w kraju. Główna siedziba uczelni mieści się w Bitoli, a poszczególne wydziały znajdują się w kilku miastach regionu. Dodam, że Bitola ma 2 miliony mieszkańców, to jest małe, przepraszam, Macedonia ma 2 miliony mieszkańców, jest to małe państwo. Uniwersytet posiada w swojej strukturze organizacyjnej 12 wydziałów i 3 instytucje naukowe, w których realizowane są 63 programy dla studiów pierwszego stopnia, 82 programy studiów drugiego stopnia, jak i 16 programów studiów trzeciego stopnia. W roku 2003 Macedońskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa podpisało deklarację bolońską, która umożliwiła przeprowadzenie reformy systemu szkolnictwa wyższego w całym kraju. Od początku powstania Uniwersytetu w Bitoli władze uczelni zwracają uwagę na unowocześnienie programów nauczania, przystosowanie ich do aktualnych potrzeb społecznych i gospodarczych, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej z innymi uczelniami w Europie, Ameryce i Kanadzie. Bitolski Uniwersytet jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, a także aktywnie włączony jest w międzynarodowe i regionalne programy współpracy. Przeprowadzono wiele projektów z programu Tempus, realizowane są programy Bazyleus, Erasmus i Sokrates. Jest to budynek rektoratu. W roku 2008 uchwalona została nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Poszerzona została sieć szkolnictwa wyższego w kraju poprzez stworzenie nowych filii istniejących już uczelni. Zwiększono tym samym propozycje programów kształcenia. Na wydziałach UKLO, Bitolskiego Uniwersytetu, charakterystyczna jest różnorodność programów studyjnych, studiów pierwszego stopnia. Umożliwiają one z jednej strony kształcenie na ogólnych kierunkach ekonomicznym, prawnym, pedagogicznym, technicznym, a z drugiej strony kształcenie na węższych specjalizacjach w turystyce, biotechnologii produktów zwierzęcych, administracji, ochronie zdrowia i inne. Drugi cykl studiów, studia podyplomowe, są organizowane w formie programów studyjnych na wszystkich wydziałach. Uczelnia promuje obok klasycznych, nowoczesne formy edukacyjne, jak również wdraża system permanentnej edukacji dla różnych grup wiekowych. Uczelnia inwestuje w rozwój kadr uniwersyteckich, wspiera działalność i rozwój młodych naukowców, pracuje nad intensywną rozbudową trzeciego cyklu studiów. UKLO, biorąc pod uwagę jego rozmiary, należy do średnich uniwersytetów w Europie. W ciągu ponad 35 lat funkcjonowania kształciło się w nim ponad 30 tysięcy studentów. Obecnie rocznie na UKLO zapisuje się około 3 tysięcy nowych studentów, a liczba studiujących w ostatnim okresie sięga około 12 tysięcy studentów. Uniwersytet w Bitoli prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. W skład wydań uczelni wchodzą różnorodne podręczniki, czasopisma uniwersyteckie i naukowe i akty uczelniane. Na UKLO zatrudnionych jest ponad 900 osób. Zauważalny jest ciągły rozwój kadr i wzrost liczby zatrudnionych pracowników naukowych. Wydział ekonomiczny nawiązał współpracę z uczelniami za granicą, z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami, urzędami lokalnymi, co pozwala na skuteczniejsze ukierunkowanie kształconych kadr. Wydział włączony jest w międzynarodowe projekty Tempus, Interreg, Erasmus Mundus. Wydział administracji i zarządzania systemami informatycznymi ma interdyscyplinarny charakter programu studiów. Zajęcia prowadzone są na kierunkach administracja, zarządzanie systemami informacyjnymi i inne. W ramach wydziału funkcjonuje Centrum Informacji Unii Europejskiej.
Na Wydziale Nauk Biotechnicznych realizowane są studia na kierunkach przetwórstwo produktów zwierzęcych, zarządzanie, inżynieria produkcji, zootechnika. Prowadzona jest działalność naukowo-badawcza w zakresie kontroli i technologii żywienia. Wydział uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach. Na Wydziale Technicznym studia odbywają się na kierunkach maszynowym, systemy elektroenergetyczne, inżynieria transportu, grafika inżynierska, informatyka, zarządzanie przemysłowe. Wydział realizuje wiele projektów naukowo-badawczych, programu Tempus, Interreg, SimLab. Prowadzi badania na tematy ochrony środowiska, jak również różnorodne badania dla potrzeb przemysłu regionu. Wydział współpracuje z wieloma europejskimi uniwersytetami. Jednym z nich jest Politechnika Łódzka. Na Wydziale Pedagogicznym funkcjonują kierunki filologia macedońska, angielska, francuska, niemiecka, informatyka i wychowanie techniczne, nauczanie początkowe. W ramach Wydziału funkcjonuje Centrum Kształcenia Permanentnego, Centrum Kształcenia na Odległość, także Centrum Rozwoju Talentów. Wydział uczestniczy w programach FARE, Tempus, Interreg. Wydział Turystyki i Hotelarstwa kształci kadry na kierunkach turystyka, ubezpieczenia i kontrola finansowa, kierunek hotelowo-restauracyjny, studia celne i spedycyjne. W ramach wydziału funkcjonuje Instytut Badań nad Turystyką. Nawiązana została współpraca z instytucjami europejskimi promującymi turystykę, a także z wieloma uniwersytetami, między innymi z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Bezpieczeństwa kształci kadry dla potrzeby policji i innych instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem. Na wydziale funkcjonują kierunki studiów kryminalistyka, bezpieczeństwo i kontrola finansowa. W roku 2008 powstały w ramach UKLO Wydział Prawa i Wydział Technologiczno-Biotechniczny, na którym prowadzone są zajęcia na kierunkach technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, biotechnologia. Wydział Medyczny, w prawym lewym górnym rogu jest to szpital, tam mieści się ten Wydział Medyczny, kształci kadry do potrzeb służby zdrowia na kierunkach studiów pielęgniarstwo, diagnostyka laboratoryjna, fizjoterapia, radiologia. Wydział Weterynaryjny powstał w UKLO w roku 2009 jako rezultat dużego zapotrzebowania na ten rodzaj studiów i kształcenia kadr weterynaryjnych. W skład Uniwersytetu w Bitoli wchodzą także różne instytucje naukowe. Najstarszą z nich jest Instytut Tytoniu, który powstał w Prilep w roku 1924. Instytut posiada oddziały genetyki, kontroli nasion, technologii, biochemii, tytoniu i inne. Zajmuje się działalnością naukowo-badawczą, produkcyjną i wydawniczą. Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Tytoniowej Koresta. W skład Instytutu wchodzi Muzeum Tytoniu, w którym kolekcjonowane są eksponaty związane z użyciem tytoniu, formami, produkcją, handlem i reklamą. Instytut Hydrobiologii zajmuje się badaniami limnologicznymi jezior w Macedonii. Instytut ma w swojej strukturze organizacyjnej oddziały mikrobiologii, fitopatologii, zoopatologii, hydrobotaniki, biologii molekularnej i inne. Instytut jest organizatorem międzynarodowych sympozjów naukowych, współpracuje z wieloma instytucjami europejskimi, między innymi z Uniwersytetem w Gdańsku. Prowadzi aktywną działalność wydawniczą. Instytut Kultury Starosłowiańskiej zajmuje się badaniami w dziedzinie archeologii, historii sztuki, nauk historycznych, etnologii, etnogenezy, lingwistyki. Jest organizatorem sympozjów naukowych, prowadzi intensywną współpracę międzynarodową z uniwersytetami na całym świecie, między innymi z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspólnie prowadzone są prace nad spuścizną polskiego etnografa i antropologa Józefa Obrąbskiego, który w latach 30. XX wieku prowadził badania terenowe w Macedonii. W roku 1989 rozpoczęły się w Macedonii prace nad komputeryzacją bibliotek. Proces ten był przez jakiś czas spowolniony ze względu na rozpad dawnej Jugosławii i powstawanie nowych państw z dawnych republik. W roku 2005 ostatecznie wprowadzono na terenie Macedonii system biblioteczny COBIS. Jest on własnością firmy IZUM ze Słowenii, a tym samym nowe standardy informacyjne we wszystkich bibliotekach. Ujednolicony sposób opracowania zbiorów, powiązanie bazy bibliotek macedońskich z innymi bazami umożliwiło dostęp do zbiorów bibliotecznych całego Półwyspu Bałkańskiego. Dodam, że mamy na Bałkanach jeden wspólny katalog. Wszystkie wydziały Uniwersytetu w Bitoli dysponują bogatymi, prężnie działającymi bibliotekami. System COBIS umożliwia studentom i kadrze akademickiej uzyskanie kompletnej informacji na temat zbiorów bibliotecznych. Nad rozwojem i działalnością bibliotek wydziałowych UKLO czuwa Uniwersytecka Biblioteka im. Świętego Klimenta Ochryckiego w Bitoli. Zbiory biblioteki obejmują ponad 500 tysięcy publikacji. Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, popularyzatorską, jak i wydawniczą. Przyczynia się do rozwoju procesów naukowo-badawczych i zaspokaja potrzeby środowiska akademickiego. Pełni także funkcję centralnej biblioteki w regionie południowo-zachodnim kraju.
Działalność naukowa UKLO, wysoki poziom sfery dydaktycznej, uczestnictwo w międzynarodowych badaniach na temat innowacyjności i wprowadzenia nowych technologii wzmacnia integrację z otoczeniem gospodarczym i społecznym, a tym samym wspiera wszechstronny rozwój regionu. Dziękuję za uwagę.